Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych mitów na temat radzieckiego lotnictwa wojskowego z czasów II wojny światowej jest popularne w niektórych kręgach stwierdzenie, zgodnie z którym Związek Radziecki podczas II wojny światowej oczywiście nie posiadał samolotów i jednostek bombowych wykonujących uderzenia w stylu amerykańskiego lotnictwa strategicznego na tzw. Dalekim Południku. Nic bardziej mylnego, chociaż faktycznie jednostek bombowców strategicznych nie było. Były jednostki lotnictwa dalekiego zasięgu i praktycznie przez całą wojnę korzystały z praktycznie tych samych samolotów, które zostały opracowane przez Rosjan jeszcze przed wybuchem wojny. Pierwszym z kilku samolotów bombowych dalekiego zasięgu, wykorzystywanych przez Rosjan, był DB-3, znany później także jako IU-4. Historia samolotu DB3 zaczęła się w styczniu 1933 roku, gdy pojawiła się koncepcja zebrania wszystkich konstruktorów lotniczych w jednym miejscu i stworzenia im odpowiednich warunków do pracy, tak by najtęższe umysły w kraju nie zajmowały się jakimiś głupotami, że wiecie, rozumiecie. Tam żona marudzi albo dzieciak nie zrobił pracy domowej i dostał jedynkę. No czy coś takiego. Jednym z kilku konstruktorów Którzy trafili do tak zwanych zakładów pracy albo odpowiadali za stworzenie odpowiednich warunków do takiej pracy innym konstruktorom, był Sergiej Iliuszyn, któremu powierzono kierowanie centralnym biurem projektowym zlokalizowanym przy zakładach nr 39 w Moskwie. Iliuszyna postrzegano wówczas głównie jako wysokiej klasy administratora, a nie konstruktora lotniczego, jednakże. Postanowił on spróbować swoich sił w nieco innej robocie niż dotychczas. W latach 1933-1934 Rosjanie opracowali samoloty bombowe SB-2. Centralne Biuro Projektowe otrzymało rozkaz opracowania podobnej maszyny bombowej która miała charakteryzować się mieszaną konstrukcją kadłuba i głównych elementów samolotu. Nowy samolot okazał się niezbyt udany i wiele wskazywało na to, że projekt powęduje prosto do kosza, ale po drodze wydarzyło się bardzo wiele. W 1933 roku podczas spotkania odbywającego się na daczy u Józefa Wisarjonowicza zapadła decyzja o zakupie zagranicznych silników lotniczych o dużej mocy, zdolnych do napędzania samolotów bojowych różnych typów. Silniki te miały zostać zakupione we Francji, gdzie zamierzano pozyskać silniki Hispano Suiza i Niom Ron. Iliuszyn znacznie bardziej niż silniki rzędowe Hispano Suiza wolał silniki gwiazdiste. W zestawieniu z niezbyt udanym projektem lekkiego samolotu bombowego nowe silniki mogły pozwolić na opracowanie kompletnie nowej maszyny ze znacznie lepszym zasięgiem, ale także lepszymi osiągami, bo lekki bombowiec opracowany przez Iliuszyna miał żałosną prędkość maksymalną i jeszcze gorsze osiągi. Iliuszyn, dowiedziawszy się o planowanym zakupie silników francuskich, zaproponował zbudowanie nowego samolotu bombowego zdolnego do wykonywania lotów na nieco dłuższych dystansach. Początkowo nowy bombowiec opracowany przez Iliuszyna postrzegano jako alternatywę dla samolotów SB, jednakże z czasem okazało się, że nowy bombowiec jest całkiem w porządku. W zestawieniu z nowymi silnikami opracowany został bowiem samolot noszący wstępne oznaczenie CKB-26. Samolot miał drewniany kadłub, ale pozostałe elementy konstrukcji były metalowe. Wiosną 1934 roku Iliuszyn otrzymał nowe wytyczne dotyczące budowy samolotu bombowego. Już wówczas okazało się, że dalsze rozwijanie konkurencyjnego wobec SB. Szybkiego samolotu bombowego nie ma z punktu widzenia wojska radzieckiego sensu i pod koniec 1934 roku maszyna opracowywana przez Iliuszyna została usunięta z planu, jednakże pojawiła się pewna szansa na stworzenie nowej konstrukcji. W tym czasie panowała moda na samoloty bombowe dalekiego zasięgu, które pojawiały się m.in. w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie wzbudzili duże zainteresowanie świata, tworząc flotę samolotów bombowych dalekiego zasięgu, i w tym czasie w Związku Radzieckim podobne zadania mogły spełniać jedynie niezbyt nowoczesne samoloty TB1 i TB3, które uważano za konstrukcje generalnie rzecz biorąc udane, ale zdawano sobie sprawę z ich wszelkich niedoskonałości, a tych było naprawdę sporo. W tym czasie powstał m.in. samolot DB1. Który miał o połowę mniejszy ładunek bombowy niż TB-3, ale za to dwa razy taki zasięg. W Związku Radzieckim zbudowano także niewielką serię samolotów DB-1, ale okazało się, że nie są one do końca tym, czego oczekuje radzieckie dowództwo i trzeba pracować nad kolejną maszyną. W tych warunkach przystąpiono do poszukiwań nowego samolotu. Swoich sił w kwestii budowy podobnej maszyny, postanowił spróbować Ilusion. Zaczęło się dostosowywanie samolotu CKB-26 do nowych wymagań. W tak zwanym międzyczasie powstał też projekt samolotu DB-2, który jednak okazał się kompletnym niewypałem. W nowych warunkach Iliuszyn mógł pracować spokojnie i w 1936 roku zaprezentował pełnoprawny bombowiec dalekiego zasięgu. Jednocześnie prowadzono już pracę nad lepszą wersją noszącą oznaczenie CKB-30. Pracował nad nim cały zespół z Centralnego Biura Projektowego nr 3. Zespołem kierował Iliuszyn, któremu udało się przygotować maszynę do testów. Data oblotu prototypu samolotu DB3 jest dość kontrowersyjna. Pojawiły się dwie, a ja spotkałem się z opracowaniami, gdzie były wymieniane nawet trzy daty. Jednakże najbardziej prawdopodobne jest, że bombowiec oblatano 31 marca 1936 roku. Jego oblotu dokonał jeden z najwybitniejszych radzieckich pilotów oblatywaczy Władimir Kokinaki. Krótko potem samolot został zaprezentowany podczas defilady z okazji 1 maja w Moskwie. Maszyna w 1936 roku wzbudziła olbrzymie zainteresowanie, tym bardziej że było już wiadomo, że potrafi rzeczy, o jakich nawet nie śniło się pracownikom biura konstrukcyjnego Tupolewa. Otóż bombowiec Iliuszyna był w stanie wykonać pełną akrobację lotniczą. Po defiladzie nad Placem Czerwonym na centralnym lotnisku w Moskwie, gdzie stacjonowała maszyna wykorzystywana podczas defilady, pojawiła się kawalkada czarnych limuzyn. Z jednej z nich wysiadł Józef Wisarionowicz, który uznał, że należy natychmiast przystąpić do seryjnej produkcji samolotów DB-3. Machina ruszyła. Produkcję prowadzono w Moskwie i Woronerzu. Początkowo samoloty nie porywały, z pierwszych egzemplarzy trzeba było usuwać wiele usterek, ale lotnicy wiedzieli swoje. DB-3 miał nie tylko lepszy zasięg i łódźwik, ale w kabinach było więcej miejsca, a samolot nawet jeśli troszeczkę wolniejszy od SB, to nie jakoś bardzo, a więc w sumie była to udana inwestycja. Produkcja trwała jednocześnie do egzemplarzy produkowanych w różnych częściach Związku Radzieckiego, Wprowadzano różne drobne modyfikacje i modernizacje, które pojawiały się w miarę produkcji. Z nowych bombowców w pierwszym rzędzie korzystały jednostki lotnictwa bombowego stacjonujące na terenie Moskiewskiego Okręgu Wojskowego, później zaś DB-3 zaczęły docierać także do innych jednostek. Cieszyły się całkiem sporą sympatią ze strony lotników, którzy chwalili zwłaszcza lepszą ergonomię pracy w kabinie samolotu, co nie było wcale takie częste w radzieckich samolotach bombowych. Bardzo szybko pierwsze maszyny DB3 dostarczono także do jednostek lotnictwa morskiego, wchodzącego w skład lotnictwa morskiego floty bałtyckiej. Dostawy przebiegały jednak powoli. Do końca 1937 roku dostarczono tylko 45 samolotów DB3. W 1938 roku dostarczono więcej maszyn, ale wciąż było to stosunkowo niewiele. Samoloty w jednostkach liniowych, o ile cieszyły się dużym uznaniem ze strony pilotów i członków personelu latającego, o tyle wśród mechaników nie budziły najcieplejszych uczuć. Wynikało to z dużego stopnia skomplikowania samolotów, a także dużych wymagań od personelu technicznego, który miał utrzymywać je w stanie lotnym. Wiele wskazywało, że debiut bojowy nowego bombowca nastąpi podczas walk z Japończykami w 1938 roku, ale ponieważ personel latający nie opanował jeszcze samolotów w wystarczającym stopniu, nie zdecydowano się na wykorzystanie ich w boju. Pojawiają się także opinie. Zgodnie z którymi samoloty te były wykorzystywane także podczas działań bojowych przeciwko Polsce, ale to kompletnie nieuzasadnione twierdzenie, podobnie jak jedna z wielu polskich lotniczych legend miejskich. I tutaj ta legenda dotycząca DB3 mówi o tym, że samolot był wzorowany na samolocie PZL-37 Łoś, co jest nieprawdą, ale Dobrze się sprzedaje i niektórym ta wersja się podoba. Ja jednak wiem, że tak nie było i dlatego wam o tym mówię. Tak czy inaczej, pierwszym i prawdziwym testem dla bombowca była wojna zimowa z Finlandią, kiedy DB-3 zostały po raz pierwszy wykorzystane na większą skalę. Już wcześniej wykorzystywano je podczas walk w Chinach, ale tam ze względu na duży zasięg służyły głównie jako maszyny transportowe. Niestety, albo i stety Podczas walk w Finlandii DB3 okazały się dość wrażliwe na ataki ze strony nieprzyjacielskich myśliwców. Było to dość nieprzyjemne przebudzenie dla. Iliuszyna. Okazało się bowiem, że radzieckie lotnictwo wojskowe ponosi ciężkie straty w boju. Wynikało to m.in. z dość ograniczonego pola ostrzału, szczególnie w przypadku dolnego karabinu maszynowego, który był nieefektywny, a to dlatego, że strzelec radiotelegrafista musiał go obsługiwać na przemian z wieżyczką, tracąc przy tym możliwość nieprzerwanej obserwacji półsfery, którą ten karabin maszynowy osłaniał. Dlatego też załogi zaczęto zwiększać do czterech osób, w tym dwóch strzelców. Później w części samolotów na froncie montowano też w końcu kadłuba nieruchomy karabin maszynowy DA lub SKS strzelający do tyłu w celu Odstraszenia myśliwców w martwej strefie ostrzału bezpośrednio za usterzeniem samolotu. Wprowadzano także kolejne modyfikacje. Jednakże najważniejszym momentem w historii samolotu DB3 było wykorzystanie tych maszyn podczas II wojny światowej, gdy trafiły do jednostek lotnictwa dalekiego zasięgu, i tutaj mówimy zarówno o podstawowej wersji DB3, jak również o odmianie DB3F. Większość maszyn dalekiego zasięgu uniknęła zniszczenia w pierwszych niemieckich atakach na Związek Radziecki i praktycznie od razu skierowano je do udziału w kontratakach na niemieckie pozycje, niemieckie kolumny pancerne czy nawet na niemieckie miasta. Niestety, bombowce prowadziły działania nad okupowaną Polską, tutaj m.in. bombardowanie Warszawy i Prusami Wschodnimi. Praktycznie bez eskorty myśliwskiej, co znowu przyczyniło się do sporych strat. Ponadto część załóg wykorzystywała bombowce niezgodnie z przeznaczeniem, wykonując loty na pułapie rzędu 400 metrów lub przeprowadzając nakazane przez dowództwo ataki szturmowe na pierwszej linii frontu, co było kompletnym marnotrawstwem sił i środków. W nowych warunkach samoloty wykorzystywano także do innych, bardziej różnorodnych zadań. Na przykład część DB-3 wykonywało loty nocne, podczas których pełniły rolę maszyn transportowych i rozpoznawczych. W celu pokrycia poniesionych przez radzieckie lotnictwo strat, ściągano na front także jednostki z tyłowych okręgów wojskowych. Pomimo tego, 22 sierpnia na froncie było tylko 375 samolotów DB-3. A 22 grudnia 1941 roku na froncie mogliśmy doliczyć się tylko 182 samolotów DB3. Pomimo tego samoloty pozostawały w jednostkach bojowych aż do końca wojny. W 1942 roku samoloty DB3F, czyli ten najnowszy wariant, został przemianowany na IU-4, no i pod tą nazwą jeszcze przez wiele lat służyły w radzieckim lotnictwie. Wykorzystywano je m.in. w walkach przeciwko armii kwantuńskiej na terenie Mandżurii. Samoloty DB-3 oraz IU-4 były wykorzystywane także w jednostkach lotnictwa morskiego nad Morzem Bałtyckim, Czarnym, ale także nad Oceanem Spokojnym. W jednostkach morskich bombowce wykorzystywano także do prowadzenia operacji minowania, a we flocie czarnomorskiej DB-3 latały na bombardowania celów na terenie Rumunii. Kilka maszyn. Wykorzystano także w 1941 roku do przeprowadzenia bombardowania Berlina, jednakże udział radzieckich bombowców w nalotach na niemiecką stolicę miał charakter marginalny. Wynikało to po części z charakteru działań prowadzonych przez radzieckie lotnictwo dalekiego zasięgu. Radzieckie samoloty nadlatywały nad cele pojedynczo, w nocy. Często załogi nie utrzymywały żadnego kontaktu z lecącymi obok maszynami, co siłą rzeczy utrudniało zgranie działań i wykonanie zadania bojowego. Dodatkowo w nalotach na Berlin uczestniczyło zwykle od kilku do kilkunastu samolotów, zresztą to samo można powiedzieć o innych miastach bombardowanych przez radzieckie lotnictwo dalekiego zasięgu. W miarę upływu wojny. Podejmowano próby wymiany samolotów DB-3 znajdujących się na wyposażeniu jednostek lotnictwa morskiego, natomiast nie bardzo było czym je zastąpić. Pojawiła się propozycja, żeby do floty wprowadzić samoloty Daglasy DB-7, ale w jednostkach lotnictwa dalekiego zasięgu z DB-3 korzystano. Znacznie dłużej. Ostatnie egzemplarze wycofano z jednostek bojowych w 1947 roku, i mówimy tutaj o marynarce wojennej i o podstawowej wersji DB3. Natomiast samoloty w odmianie IU-4 przetrwały w jednostkach lotniczych dłużej, aż do 1952 roku, gdy pojawiły się nowe samoloty bombowe z napędem odrzutowym. Warto wspomnieć o tym, że samoloty te były wykorzystywane przez Rosjan, Chińczyków, ale także przez Finów, którzy podczas wojny zimowej w 1939 roku zdobyli i doprowadzili do stanu lotnego bodajże pięć samolotów, które były później wykorzystywane podczas wojny kontynuacyjnej. Nie jestem do końca pewny, czy było to dokładnie pięć samolotów już w 1939 roku, czy być może kilka takich maszyn nie wpadło w ręce finów w 1941 roku, kiedy zajmowali spore połacie terytorium opuszczanego przez Armię Czerwoną. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania kilka słów na temat danych taktyczno-technicznych samolotu. Bombowiec miał 21,4 metra rozpiętości, 14,22 metra długości, 4,19 metra wysokości, a jego powierzchnia nośna wynosiła 65,6 metra kwadratowego. Masa własna samolotu różniła się w zależności od odmiany. Podstawowa odmiana ważyła 4298 kg, natomiast masa startowa podstawowej odmiany to 6494 kg, natomiast w przypadku późniejszych odmian, np. wersji DB3F, było to znacznie więcej. Warto w tym miejscu wspomnieć, że podczas wojny jednostki radzieckiego lotnictwa dalekiego zasięgu często startowały na zadania bojowe na samolotach dość mocno przeciążonych. Co odbijało się negatywnie na osiągach maszyn. Jednakże loty z przeciążeniem były wykonywane tylko przez najbardziej doświadczonych pilotów. Prędkość maksymalna DB3, oczywiście w zależności od wersji, wahała się od 380 do 427 km na godzinę, a ich pułap maksymalny wynosił od 8300 m do 9700 m. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim wspierającym kanał. Możecie zawsze dołączyć do tego grona zarówno za pośrednictwem YouTube'a, jak również Patronajta, Odyssey, gdzie również mnie znajdziecie, czy wirtualnej kawy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich patronów i widzów wspierających: Andrzeja Rada, Grabka, Adama Gałkę, Tomasza Sokolnickiego, Hollywood Trousersa, Jakraka, Łukasza R, Roberta Banacha. Tomasza M., Tomasza K., Medzi Smith, Józefa Paliweca, Lukę G., Romana Zielińskiego, Sławka BZDZ, Filipa Wysoczańskiego, Konia Albinosa, Radka, Bartosza Sierackiego, Roberta Nowosada, Pana Horsa, Artura, Adama G., Mikołaja Jakuba Barskiego, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozpare, Piotka, Karute, Kacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Rysia Borysia, pankins Sana i Henny Agliego. Wszystkiego dobrego. I do zobaczenia się z Państwem. Cześć i czołem.